1 grudnia 2016 roku. Za nieco ponad tydzień w Warszawie będzie rajd Barburka. A ja właśnie jadę w zimowej scenerii starym samochodem z napędem na tył bez ABS-u na letnich oponach, więc wedle wszelkich doniesień medialnych już powinienem dawno nie żyć. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się dożyć do końca tego filmu, podczas którego chcemy opowiedzieć o mało znanej, może trochę niedocenianej formule sportu samochodowego, jaką są rajdy na regularność. Rajd na regularność polega na przejechaniu nieznanej uprzednio trasy zgodnie z otrzymanymi wskazówkami zawartymi w książce drogowej. Rywalizacja opiera się na utrzymaniu na wyznaczonych odcinkach trasy zadanej przez organizatora prędkości średniej. Jako że rajd odbywa się na mało uczęszczanych, ale otwartych dla ruchu drogach, walka o wynik mieści się w granicach nakreślonych przez przepisy ruchu drogowego. Stąd prędkość średnia zawiera się zwykle w przedziale 30 a 50 km na godzinę. Podawana jest z dokładnością do 10 części kilometra na godzinę. Czyli mówiąc obrazowo, organizator układa trasę i wymyśla idealny sposób jej przejechania. A zadaniem załóg startujących w rajdzie jest powtórzenie tego idealnego przejazdu w jak najdokładniejszy sposób. Można to sobie troszkę wyobrazić jak granie w gry komputerowe w takim trybie ścigania się z duchem. Przy czym ten duch oczywiście nie jest w rzeczywistości widoczny i nie jest on naszym konkurentem, tylko wzorcem, który mamy naśladować. Załoga samochodu stanowi kierowca i pilot. Czasami przepisy dopuszczają udział kilku pilotów w jednym samochodzie jednocześnie, ale w żadnym przypadku członkowie załogi nie mogą zamieniać się miejscami. Kierowca zawsze prowadzi, pilot nawiguje i dba o zachowanie regularności przejazdu. Przed czym? Przed rajdem. Przed rajdem od organizatora otrzymujemy naklejki, numer startowy, jak również książkę drogową, kartę drogową i rejestrator GPS. Książka drogowa zawiera opis trasy całego rajdu w formie tabeli. Najważniejsze, co w niej widzimy, to schematy ilustrujące sytuację na drodze i manewry, jakie trzeba wykonać oraz kilometr trasy rajdu i trasy odcinka odpowiadający danemu manewrowi. Czasem strzałce z kierunkiem jazdy towarzyszy podpowiedź w postaci punktu charakterystycznego. Zwykle jest to znak drogowy, nazwa miejscowości lub kapliczka. Szukaj kapliczki. Gdzie kapliczka? No nie widziałam kapliczki. Nie ma kapliczki. Ale 42 byłoby. Gdzie i jest kapliczka? Nie ma, ale jest. No to co mówisz, że jest? No to jest czy nie ma? Jeżeli trafimy na skrzyżowanie nieopisane w książce, należy pojechać główną drogą, nie zawsze prosto. W książce zaznaczone są miejsca zmian prędkości średniej, czasem także ograniczenia prędkości. Książka drogowa jest dla nas. Możemy wpisywać tam, co nam się podoba, zaznaczać na kolorowo, dopisywać do miejsc czasy, w jakich mamy się tam pojawić. Mamy dowolność. Nie można tego powiedzieć o karcie drogowej, która jest tabelą czasów wjazdu na poszczególne punkty i starty odcinków. Tam wpisów dokonuje sędzia, a karta po mecie etapu jest nam odbierana. Oczywiście żadne kreślenie, poprawianie ani dopisywanie czegokolwiek nie wchodzi tu w grę. Ostatnią rzeczą, którą otrzymujemy od organizatora, jest rejestrator GPS, który pozwala organizatorowi określić regularność naszego przejazdu. Jest to małe pudełeczko montowane w samochodzie. Na krótkie rajdy wystarczy GPS z własnym zasilaniem, przyklejony przystawkami do szyby. Na rajdy kilkudniowe i liczące ponad 1000 km urządzenie podpina się bezpośrednio do akumulatora. W naszym samochodzie mamy dodatkowe śruby na klemach, ułatwiające montaż sędziowskiego GPS-u bez odpinania innych urządzeń. Trasa rajdu zawiera następujące elementy. Odcinek kalibracyjny, czyli krótki fragment drogi o dokładnie podanej długości. Chwilę później powiemy, do czego on służy. Start. Cały rajd rozpoczyna się startem honorowym, często w ciekawym miejscu, na przykład głównej ulicy miasta, na rynku czy stadionie. Sekcja dojazdowa. Fragment trasy, na którym nie następuje pomiar prędkości średniej. Odcinek RT, od angielskiego Regularity Test. Jest to fragment trasy, na którym następuje pomiar prędkości średniej, a konkretnie pomiar czasu, w jakim nasz samochód pojawił się w wybranych, nieznanych nam punktach trasy. Każda sekunda odchyłki od idealnego czasu oznacza punkty karne. Im ich mniej, tym lepszy wynik. Prędkość średnia może podczas próby RT ulegać zmianie. Szutr będzie w prawo po 900 metrów. O czym warto pamiętać? Załogi startują do odcinków RT w równych odstępach czasu i mają zadaną taką samą średnią prędkość. W związku z czym nie może zaistnieć sytuacja, w której dwa samochody dogonią się na trasie. Jeżeli takie coś ma miejsce, jest to zawsze spowodowane czyimś błędem.
Na etapie rajdu oczywiście nigdy nie wiadomo czyim. Każdy myśli, że to jego błąd, a może on właśnie pojechał dobrze. Albo konkurent przed nami pomylił trasę, albo musiał zawrócić, albo wyliczył sobie złą prędkość. Albo my niechcący zrobiliśmy jakiś skrót, albo pojechaliśmy szybciej niż trzeba. Nie wiadomo. Taka sytuacja może być spowodowana jakimś trudnym opisem trasy, trudnym jej elementem, albo pomyłką, która może zdarzyć się organizatorowi w przygotowanej książce drogowej. Czekaj, zawodnik. Dobra, dogoniliśmy go. Coś będzie trudne, bo go dogoniliśmy, no. Po 180 metrach ma być, do końca drogi dojedziemy, no. I jest 0,114. Co to znaczy? W lewo, w twoją stronę. Po 180 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania i jedziemy w lewo. W moją, tak? No tutaj. Jak tu? Nie, koniec drogi ma być. Może się nie zgodziło. Koniec drogi powinien być na lewo. No. Bo nie zgodziło się przed nim. Tutaj akurat jest taki przykład, w którym trudno było źle pojechać, ale przedstawiony schemat w dość wątpliwy sposób odzwierciedla układ ulic krakowskiego rynku. Czasem zdarzy się, że na trasie pogubi się wiele załóg i wspólnie szukają dobrej drogi. Co jest? To zawracanie, tak? No dajcie zawrócić. Się prawie zderzyli. Coś każe robić. Ponadto na trasie mogą być punkty kontroli przejazdu, czyli miejsca, w których organizator sprawdza, czy na pewno przejechaliśmy trasę dokładnie zgodnie z opisem i jego założeniami. Czyli na przykład, czy zawróciliśmy na wyznaczonej przełączce, a nie na takiej samej 200 metrów dalej. Mogą być także punkty kontroli czasu, popularne PKC, czyli miejsca, w których mamy stawić się o wyznaczonej godzinie i minucie. A za wjazd wcześniejszy lub z opóźnieniem otrzymujemy punkty karne. Czas planowany tu wpisujecie według siebie, a ja wam wpisuję rzeczywisty czas. Jak z nim przyjechaliście? No to 16:09 plus 95 minut, czyli godzina 35, tak? Czyli 17:09, 17:39, czyli 17:44, tak? Na PKC-ach znajduje się zegar pokazujący oficjalny czas rajdu, względem którego liczone są nasze odstępstwa podczas wjazdu. Czasem ma on bardzo czytelną i historycznie poprawną formę przekładanych kart. Najgorsze to liczenie na tych rajdach. Czasami pomiędzy etapami rajdu organizator przewiduje coś takiego jak park ferm, czyli strefę zamkniętą, w której nie wolno prowadzić żadnych czynności serwisowych z naszym samochodem. Jeżeli mamy przed sobą taką strefę, to musimy wszelkich napraw, uzupełniania paliwa dokonać zanim na nią wjedziemy. A z racji, że jest ona często od razu po mecie etapu czy odcinka, który zarazem jest punktem kontroli czasu, to czynności serwisowe musimy robić generalnie na poboczu i bardzo się spieszyć. W sporcie samochodowym za naprawę nie uważa się czynności wykonanych przez załogę przy użyciu narzędzi i części, które w czasie rajdu znajdują się w samochodzie. Samochody startujące w rajdzie, oprócz kategorii wiekowych i pojemnościowych, podzielone są na dwie główne grupy: tradycyjną i sportową. Pierwsza to grupa tradycyjna. Do utrzymania średniej prędkości można w niej używać jedynie przyrządów będących seryjnym wyposażeniem pojazdu i dowolnych stoperów. Drugą grupą jest grupa sportowa. Tutaj pojazd może być wyposażony w dowolne urządzenie ułatwiające jazdę, działające w oparciu o dowolną technologię, w tym GPS, mogące pokazywać wszelkie parametry oprócz wartości prędkości średniej, z jaką się poruszamy. Dopuszczalne jest natomiast znacznie ułatwiające jazdę wskazanie opóźnienia lub wyprzedzania względem idealnego czasu przejazdu. Urządzenia z taką funkcją wbrew pozorom montowane były już dawno temu, przykładowo Halda Speed Pilot. Wyposażenie chociażby rajdowych Saabów z lat 60. miały jeszcze dwusuwowe silniki, a wskazówka Haldy już pokazywała kierowcy, czy jedzie za szybko, czy za wolno, nawet w Polsce. The Polish Rally of 1964. And it was Sweden that drove off with the top prize ahead of its foremost competition, Italy. Czym jest wspomniana Halda? Jest to podstawowe urządzenie wykorzystywane w grupie sportowej, inaczej zwane metromierzem. Służy do pokazywania dokładnego przebiegu z możliwością kasowania, wprowadzania korekt i liczenia również do tyłu. Napędza je impulsator, czyli czujnik zamontowany w kole, kilku kołach lub na lince prędkościomierza. Istnieją też wersje, które zamiast albo oprócz czujnika w kole mają impulsator GPS.
W naszej kanciarze Halda typu Rally Computer 7 zamontowana jest bez ingerencji w deskę rozdzielczą, nawet przycisk cofania przebiegu jest oryginalny. Dziękujemy producentowi Haldy, firmie Spark Electronics, za takie eleganckie wykonanie montażu. Zdarzają się rajdy, chociaż akurat w Polsce z takim się nie spotkałem, na których nawet zakaz wyświetlania prędkości średniej nie obowiązuje, czyli można mieć na pokładzie samochodu dosłownie co się chce. Do zapewnienia zgodnego z oczekiwaniami organizatora rajdu działania Haldy służy wspomniany odcinek kalibracyjny. Przejeżdża się go przed rajdem, aby ustawić swoją Haldę dokładnie z Haldą organizatora, dzięki czemu unikniemy odchyłek w pomiarze odległości podczas rajdu. Halda obsługiwana jest przez pilota, natomiast kierowca może mieć przed sobą dodatkowy wyświetlacz lub wskaźnik, tak zwany repeater, pokazujący dowolny parametr, oczywiście oprócz aktualnej prędkości średniej. W naszym samochodzie repeater umieszczony jest pomiędzy kierownicą a deską rozdzielczą. Żeby lepiej widzieć jego wskazania, nawet podczas wykonywania zakrętów, mamy taką kierownicę. Jest trochę za duża, ale bardzo lubię jej wygląd. Wsiadam i wiem do czego. W dzisiejszych autach jest to dość rzadkie uczucie. Ciekawostką są w niej przyciski klaksonu. Prawego nie da się zamienić miejscem z lewym, a mimo tego piktogramy, trąbki wytłoczone są w taki sposób, że z jednej strony jest normalnie, a z drugiej do góry nogami. Mechanicznie do rajdu na regularność w zupełności wystarczy nam seryjny samochód. Jednak niezależnie od grupy, w której startujemy, warto wyposażyć go w odpowiednie opony, pamiętając o tym, że zdarzają się odcinki z drogami bardzo złej jakości, w tym nieutwardzone, na przykład takie. To kilometr 34. Kilometr 34, dodaję 2, no. Bo tam mi się wydaje, że było 11. No zajączku, zajączku! Uciekaj! No. Ale kamień! Kurwa! Ale droga klasy był 1,34. Taka droga w połączeniu z tym, że na rajdzie na regularność nie ma tak naprawdę konieczności bardzo szybkiej jazdy, sprawia, że często dobrym wyborem okażą się opony o grubym profilu. Potrzebne też będzie skuteczne oświetlenie. Najlepiej rajdowa elektrownia ułatwi szukanie punktów charakterystycznych w całkowitej ciemności. Elektrownia w naszym samochodzie, podobnie jak Halda, zamontowana jest bez ingerencji w karoserię i w zderzak. Wykonałem ten montaż samodzielnie, własnoręcznie, jestem z niego bardzo zadowolony. Cztery halogeny widać z fotela kierowcy, przypominają o dawnej epoce rajdów i są zgodne historycznie z czasami, z których pochodzi nasz samochód. Moim zdaniem wyglądają dużo lepiej niż żarniki ksenonowe w 40-letnim aucie. Co ciekawe, są to jedyne światła, które widzę prowadząc naszą kanciarę, bo seryjne lampy, mimo że są podnoszone i chowane, nie wysuwają się ponad krawędź maski, nie widać ich z fotela kierowcy. No takie rozwiązanie nie było często spotykane w historii motoryzacji. Pilot musi mieć oświetlenie swoich dokumentów i map nieoślepiające kierowcy. My poradziliśmy sobie z tą kwestią kawałkiem taśmy klejącej. Na niektórych rajdach organizator wymaga zamocowania gaśnicy w kabinie pojazdu, a nie tylko tak jak tutaj w bagażniku. Musimy też mieć apteczkę. Za to jeżeli na rajdzie nie ma prób szybkościowych ani sportowych, a jedynie odcinki na regularność, nie musimy na taki rajd jechać w kaskach. I szmata. Na każdym rajdzie niezastąpiona musi być w aucie szmata. Rajd wygrywa załoga, która zdobyła najmniej punktów karnych. Punkty przyznawane są za każdą sekundę odchyłki od idealnego czasu przejazdu. Oprócz tego dość duże kary są za złamanie przepisów ruchu drogowego, więc należy pamiętać o ograniczeniach prędkości i znakach stop. Czy się zgodziło? Jest rzecz, którą chcę podkreślić i chcę to zrobić jeszcze raz z całą stanowczością. Rajd odbywa się w ruchu drogowym, na drogach otwartych dla wszystkich użytkowników. W związku z czym przepisy ruchu drogowego mają bezwzględne pierwszeństwo nad zasadami naszego rajdu. Dlatego jeśli zdarzy się taka sytuacja, że pojedziemy i będziemy mieć stratę, która wymaga pojechania z prędkością na przykład 60 km na godzinę, ale będziemy na drodze, gdzie akurat jest ograniczenie do 30, to wolno nam jechać tylko 30. Udział w rajdzie nie jest żadnym usprawiedliwieniem przekroczenia prędkości, jakiego się tutaj dopuścimy. Oczywiście jeśli ktoś uważa, że jest w imię czego, to może zaryzykować i jechać nawet 200 na godzinę, natomiast ze świadomością, że jest to łamanie przepisów i w razie jakiejkolwiek kontroli będziemy traktowani jak każdy inny uczestnik ruchu i zrobi się motodrama. Ale
Przeszedł to rajd. Głupio zakończyć rajd w taki sposób, albo nawet wyeliminować się z konkurencji. Jedną z kar, jaka jest przewidziana na rajdzie, jest tak zwane BRD, czyli kara za naruszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyznawana jest ona przeważnie za przekroczenie prędkości. I przeważnie większości uczestników. Jak wspomnieliśmy, w naszym samochodzie jest rejestrator GPS, zatem organizator nie musi wynajmować policjanta z radarem. Znaczy w ogóle się nie da wynająć policjanta, ale nie musi prosić policji o pomoc. Może on tylko z naszego rejestratora sprawdzić naszą prędkość w dowolnym miejscu trasy. Oprócz sprawdzania prędkości może również ustawić sędziego na trasie, który będzie sprawdzał na przykład, czy każdy zatrzymał się na znaku stop, czy zatrzymał się na przejeździe kolejowym, czy jechał na światłach, czy nie złamał zakazu skrętu albo jakiegokolwiek innego przepisu ruchu. Sygnalizacja nieczynna, no to co, na dróżnika czekać? Niezależnie od wszystkiego trzeba pamiętać, nie tylko na rajdzie, że drogi to nie tor wyścigowy i mieć szacunek do ludzi codziennie z nich korzystających. Nie wyprzedzać ryzykownie, nie straszyć, nie trąbić, nie oślepiać elektrownią, nie jeździć szalonymi prędkościami między domami i szkołami. Nie jest tak, że każdy, kto jedzie na drodze wolniej od nas, robi nam to na złość. Sobiesław Zasada słusznie napisał w książce Szybkość Bezpieczna, że będąc mistrzami za kierownicą, możemy stać się niebezpieczni dla innych, szczególnie poprzez wywołanie u nich uczucia strachu. Dla jednych mieszkańców mijanych miejscowości rajd jest atrakcją, inni widzą w nim zaburzenie codziennego spokoju, a w jakimś stopniu może nawet zagrożenie. Tutaj pojawia się kwestia uczciwości takiej konkurencji. Z jednej strony dobrze, że wynik zależy w zasadzie wyłącznie od umiejętności załogi, a nie od parametrów samochodu czy mocy silnika. Z drugiej strony ruch uliczny powoduje, że każdy będzie pokonywał tę samą trasę w różnych warunkach, więc teoretycznie można przegrać idealnie przejechany rajd tylko z powodu takiego, że musieliśmy zatrzymać się na zamkniętym przejeździe kolejowym. O, a propos. Więc z jednej strony wszyscy jadą w innych warunkach, ale z drugiej strony wszyscy ponoszą takie samo ryzyko wystąpienia różnych sytuacji, które są nierozerwalnie związane z poruszaniem się po publicznych drogach. Trudno mi mówić więcej na ten temat, bo traktuję rajdy na regularność wyłącznie jako przygodę i rozrywkę. Miło czasem pojechać w czymś odmiennym od typowej rywalizacji szybkościowej w pucharze Classic Auto Cup, w którym również bierzemy udział, mimo że zawsze jest tam świetna atmosfera i organizacja, a trening w panowaniu nad autem pozwala uniknąć podobnych do tego błędów w codziennej jeździe. Polecam przy tej okazji wszystkim udział w pucharze Classic Auto, mimo że nie mam w tym żadnego interesu, ale uprzedzam, że niełatwo z nami wygrać. To taki żart. Podczas rajdu na regularność przygód i widoków nie braknie. Trasa prowadzi nas przez różne miejsca, lasy, serpentyny, szutry, pola, miasta i wsie, niejednokrotnie trasami historycznych i współczesnych rajdów. Wiele z najstarszych i najsłynniejszych imprez rajdowych ma swoje odpowiedniki w formule regularności dla samochodów zabytkowych. Chociażby Rally Monte Carlo Historic, Historic Acropolis Rally czy Rajd Polski Historyczny. Odwiedzimy też tory wyścigowe. Czasem będą na nich próby sportowe, gdzie wygrywa najszybszy, ale zwykle przejazd toru będzie odcinkiem na regularność z zadaną prędkością średnią. Szczerze polecamy i zapraszamy do zabawy w jazdę na regularność. Koszty nie są wygórowane, każdy samochód ma równe szanse, a załoga przeżyje prawdziwe emocje bez kręcenia zabytkowego niekiedy silnika do odcięcia. Mam nadzieję, że zobaczymy się na trasie, a na mecie spotkamy się tyle razy, co na starcie. Pozdrawiamy serdecznie. Marek Siuta i Dorota Morończyk-Siuta.